Jedziemy dzisiaj z Maxem. Max nas wiezie na wycieczkę. I właśnie Alex mówi, że Max ma jazdę po mamie. A dlaczego? Ale autko fajne. Będzie jak ma, jeśli. I co teraz będzie? Żwawiej? No. Dynamiczniej. I jesteśmy w Altenburgu. Piękny ratusz. Altenburg, piękne miasto. Jakie fajnie się autko. Trochę brudne, bo z daleka przyjechało. Ale ładne. Fajnie wygląda. Koło zapasowe. Co znaleźliście ciekawego? Ty będziesz. Już nie wolno zwierząt nawet karmić. Na pół namalowali po prawej stronie. Ha, ha, ha. Ale pięknie. Kogo my tu mamy? Ale przepiękne ptaki. To są kaczki, ale jakieś dziwne. Tutaj nawet można zjeść, knajpka jest. Ludzie siedzą, jedzą. Sympatyczny dzień. I popływać. Nie zdążyłam łączyć. Przeszedł od początku do końca. Wow. Max? Czemu ja? Teraz ty. Alex? Alex. Dawaj. Ja? No, Max, kto idzie? Widzę. No dajecie. Nie ma. Nie idę. No dawaj. Aj, jednej zabrakło. Ale co pali w ręce? Co pali? Duch mnie pali. Matko jedyna. Teraz ty, spróbuj. Ja nie dam rady. No dobra, no przejdź, ile przejdziesz. Ja nawet też nie przejdę. Odważny świat należy. Ale kurwa, co? Mówiłem. Dobrze, dawaj, dawaj, dobrze. Nie poddawaj się. Spokojnie. A. Bardzo dobrze. Pojawi, Zuni, daj buziaczkę. Tak. Ale co było? Ale chcesz jeszcze raz spróbuj. Nie. Podał mi do środka. No to nogi podnieść. No co nagrywa? Nie nakrywał, Iza. Jak nie nagrywał? I co jego? Wchodzą mi to przerwy do środka. Jesteś, to jest łatwiejsze. O kurczę! Jak byście to zrobili? Tak, to się podniosę. Tak, ale o, pieniądze wypadają. Naprawdę mi widziałem. Ale zleci.
Patrz jak to warto pójść, można zarobić. I z wykrywaczem nie trzeba chodzić. Jeszcze raz to samo zrobię, a ty musisz wchodzić dalej. Nie? To nie jest to. Nie wyjechać? Czekaj. Odpomnę kolejny. Jestem. Nagrywasz? Hurra! Patrz jak wysoko. Ja spadnę spokojnie. Teraz mogę spaść. Właśnie zgadzam się ręce. Nie, bolało. Hej! Słyszałem. Ale co? Ja nie słyszałem. Zabrzmiało hardkorowo. A co słyszałeś, co? Kości. Tak. Ja co? No co masz w tej pasie, nie? Co słyszałeś, co? Uwaga, uwaga, jeżeli Aleksandrusiowi uda się przejść, zarobi 10 euro. Chwila prawdy. Masz, widziałeś i zarzucałem 10 euro Maxowi, żeby dał Aleksowi. Tak, 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 tak. No. Tak, widziałaś. Widziałam. No. Ale super, ale kochany synek, udało mi się. Przepiękna jesień, dzisiaj jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Niebieściutkie niebo. Wracamy powoli do domku. Fajnie było. Podobała się wycieczka? Tak, bardzo. O, wszystkim się podobało. I tutaj zapraszamy wszystkich ludzi, co mają kampery, bo tutaj jest parking na kampery, naprzeciw. I możecie spokojnie tutaj przenocować, a my możemy was odwiedzić. Bo mamy blisko. Także jak coś, to piszcie, że jesteście dokładnie tam, po przeciwnej stronie. Chciałam dodać, że parking jest tutaj oczywiście bezpłatny w weekendy, a właściwie w niedzielę, w sobotę po godzinie 12 kierowca nasz. Szybko wsiadamy! Żebyśmy mandatu nie dostali. To znaczy Max dostanie pierwszy mandat. Jesteśmy. Stres? Myślałem, że już jedziesz z Maxem do domu? No co, Aleksandruś? Jak brat jeździ? Jak oceniasz? Hardkorowo? Okay. Nie. Fajnie? Tak. A nauczycielu, a ty jak oceniasz? Ja? Ucznia? Bardzo dobrze jest. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze.
też uważam, że super jest. Ja jestem zadowolony. Wszystkie rady przyjął i ten. Świetnie. Zobaczcie, wracamy do domu. Ciemno. Ze spaceru. Chodź, Lukus. Jeszcze mamy kawałek. Niby dopiero 19 godzina, a zobaczcie, jest bardzo, bardzo ciemno. A tak w ogóle, to dzisiaj jest niedziela, wczoraj była sobota i Piotrek był z Maksem pracować. Więc teraz mogę pokazać, jak Max się sprawuje. Max podnosi auto do góry. Dzielny zuch. Bye bye. Pa.